Cześć, z tej strony Gax, a w tym filmie pokażę wam sekrety najlepszych graczy na świecie i co sprawia, że są tacy dobrzy. Zaczynajmy. Okej, więc pierwsza rzecz to zdecydowanie kreatywność. Jest ona mega ważna w Fortnite, naprawdę. Jednym z najbardziej kreatywnych graczy jest Klix, który zawsze potrafi wyjść z niekorzystnej sytuacji, po prostu myśląc i robiąc coś, czego przeciwnik się nie spodziewa. Wy również musicie zacząć tak robić, po prostu pomyśleć i przewidzieć następny ruch waszego przeciwnika, aby jakoś kreatywnie go zaskoczyć i skontrować. Innym graczem znanym ze swojego myślenia i kreatywności jest Mr. Savage. Gość również jest niesamowity, pomimo że udało mi się go zabić. W każdym razie zobaczcie jego akcję na World Cupie. Był na przegranej pozycji. Jego przeciwnik miał high ground i nie umożliwiał mu przejścia na górkę do strefy. Jednak on zrobił coś niesamowicie mądrego i kreatywnego. Po prostu użył shadow bomby. Jest to jedna z najbardziej znanych akcji z Fortnite i zapisała się w historii na zawsze. A teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Savage zamiast myśleć w tamtej sytuacji, zacząłby panikować. Byłaby to pewna porażka. Następna rzecz to dobre nastawienie. Mówiąc dobre nastawienie, nie chodzi mi o to, żebyś nigdy się nie wkurzał i zawsze był oazą spokoju. Bo nie ukrywajmy, to dosyć ciężkie i każdego czasem mogą ponieść emocje. Jednak profesjonalni gracze mają to do siebie, że nawet jeśli w swojej pierwszej grze turnieju zajęli drugie miejsce, ginąc przez jakiegoś glitcha gry, w następnej grze kompletnie o tym zapominają, zerują licznik i grają, jakby się to nie wydarzyło, skupiając się na następnej grze. To bardzo przydatna rzecz, bo gdy grając swoją następną grę, ciągle myślisz o tej pierwszej, nie skupiasz się tak bardzo na tym, co teraz się dzieje i po prostu grasz słabiej. Także pamiętajcie, myślcie tylko o tym, co dzieje się obecnie i zachowujcie się tak, jakby poprzednich gier nie było, abyście byli jak najbardziej skupieni na tym, co się dzieje obecnie. Kolejna rzecz to dostosowywanie się do mety. Więc w sezonie trzecim drugiego rozdziału Epic usunęło pompę i dodało charge shotguna. Mnóstwo osób było wkurzonych, z czego wiele prosów mówiło, że to najgorszy pomysł Epic, jaki mogli wprowadzić. Jednak mimo ich wkurzenia, dalej uczyli się nim grać i dostosowali się do gry. Wy też musicie to opanować, trenować z każdej broni, bo wtedy, nawet gdy trafisz, dajmy na to twojego znienawidzonego charge'a na początku meczu, możesz nim zrobić wiele dobrego, bo w końcu dostosowałeś się do gry i nim trenowałeś. To naprawdę ważna rzecz, bo gdybyś się nie dostosował, mając takiego charge'a, po prostu nie wiedziałbyś, co z nim zrobić i najprawdopodobniej po prostu byś zginął. Ostatnia już rzecz to granie wielu arenek. Zastanówcie się tylko, jak być coraz lepszym graczem i ciągle się rozwijać. Oczywiście grać z ludźmi twojego poziomu lub lepszymi od ciebie. Po to właśnie są arenki. Proplayerzy grają obecnie w sumie tylko arenki i prawie w ogóle nie grają normalnych meczy. Właśnie dlatego, aby trafiać na innych prosów i ciągle trenować oraz się rozwijać, ty również powinieneś to zrobić, bo o ile gdy wbijesz już wysoką dywizję, to na początku solówki mogą być trochę ciężkie. Jednak z czasem dostosujesz się i będziesz grał na poziomie ludzi, z którymi grasz, a nawet będziesz lepszy. Także serio, jest to mega trening, który polecam. Bo na dodatek, jeśli grasz turnieje takie jak Cash Cupy, to grając dużo arenek, będziesz do nich idealnie przygotowany, a na pewno dużo lepiej, niż gdybyś zamiast tego grał normalne mecze. Okej, to by było w sumie już na tyle. Dzięki za oglądanie do końca i nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji. Bo o ile wbiliśmy ostatnio 700 subów, za co wam bardzo dziękuję, to dalej sporo osób ogląda moje filmy nie subskrybując. To są osoby, które napisały pod poprzednim filmem hashtag FPS. Wyświetlają wam się teraz na ekranie. Jeżeli ty chcesz znaleźć się w następnym odcinku, to napisz hashtag pro, bo liczę, że każdy z was będzie kiedyś grał jak światowej klasy progracz. Do zobaczenia. Miejcie epicki dzień. Cześć.